Salam Habibi! Witam się z Wami z Riad, czyli stolicy Arabii Saudyjskiej. Jak wiecie, bądź może nie wiecie, od ponad pół roku współtworzę profesjonalną agencję modelingową. Pracujemy na tym rynku z modelkami zarówno lokalnymi, jak i też międzynarodowymi, więc postanowiłam, że przyjadę, sprawdzę wszystkie miasta, w których pracujemy, a pracujemy w ponad 11 miastach. Pierwsze wrażenia z Arabii Saudyjskiej? Bardzo gorąco. Bardzo gorąco. W ciągu dnia jest tutaj 42 stopnie, 44 nawet stopnie, a indeks UV sięga nawet 14, więc takie spacery w ciągu dnia są absolutnie niemożliwe, niewykonalne. Jest po prostu aż za gorąco. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to, że pracując online od ponad pół roku nad tą agencją, bardzo się cieszę, że w końcu tutaj przyjechałam, że sprawdzam na własne oczy, jak tutaj wygląda, że spotykam się z naszymi partnerami, z klientami z branży fashion, z branży beauty, również z domami produkcyjnymi, więc jest to dla mnie świetna możliwość poznania ich osobiście, ponieważ przez pół roku do tej pory rozmawialiśmy tylko i wyłącznie online, więc najwyższy czas się poznać. Jestem bardzo szczęśliwa. Nie mogę Wam niestety pokazywać większej części mojego dnia, ponieważ spędzam ją z kobietami, Arabkami, a fotografowanie, filmowanie Arabek, jak wiecie, jest nielegalne. One zupełnie inaczej wyglądają, gdy są w towarzystwie kobiet, a zupełnie inaczej wyglądają na ulicy. Dlatego też nie mogę Wam pokazywać tak naprawdę, jak tutaj wygląda mój dzień, ponieważ nie chcę naruszać ich prywatności. Przyjechałam właśnie do miejsca, które się nazywa Abdullah Park, ponieważ w tym miejscu jest najbardziej popularne fountain show. Więc rozpocznie się ono za jakieś 15 minut. Idę zobaczyć, jak ono wygląda. Na chwilę obecną czuję się, jakbym była tutaj sama. Nie ma tutaj totalnie nikogo. Przed wejściem widziałam co prawda taką grupkę osób, ale co mnie tutaj zastanawia w tej stolicy, to, że w ciągu dzisiejszego dnia widziałam tylko dwie kobiety, które tak jak ja miały odsłoniętą twarz. Wszystkie inne chodzą w hijabie, bądź w burkach, no i oczywiście w abaji. Nie widziałam ani jednej, która by tej abaji nie miała. Trochę mnie to zdziwiło, bo myślałam, że jako, że jestem w stolicy, to będzie tutaj dużo turystów, a się okazuje, że jednak nie. Więc takie dla mnie trochę zaskoczenie. Wcześniej byłam w miejscowościach takich jak Jeddah, jak Jazan i w Jeddah również bardzo duża część kobiet miała zakrytą twarz. Natomiast zdarzało też się oczywiście tak, że tą twarz miały otwarte i było też dosyć sporo turystów. Tutaj turystów nie widzę. Ale jutro idę do jeszcze takiego bardziej popularnego miejsca, które się nazywa Boulevard, o ile dobrze to wymawiam. I sądzę, że tam będzie bardzo turystycznie, ponieważ jest to najbardziej popularne miejsce w Riad. A póki co spaceruję sobie tutaj po parku, mimo tego, że jest strasznie gorąco. Jest 38 stopni, a godzina 20:20, więc naprawdę jest bardzo, bardzo gorąco. W ciągu dnia nie ma możliwości, żeby iść na spacer. Wiecie, tak sobie chodzę i nagrywam, a teraz dopiero zauważyłam, że ludzie tu siedzą na trawie i się mi przyglądają, co ja tutaj robię. Ale trudno. Nie popatrzą. A tak wygląda ten park. Jak widać, jest tutaj bardzo pusto. Mimo tego, że to jest największy park w Riad. Żebym mogła wejść do tego parku, to trzeba uiścić opłatę, która wynosi około 12 zł. Ten fountain show odbywa się tutaj dwa razy dziennie, tylko wieczorową porą. A ludzie, którzy chcą tutaj wejść w ciągu dnia, to również muszą uiścić taką opłatę. Jeżeli chodzi o ceny
W Arabii Saudyjskiej to są one bardzo wysokie. Są dużo wyższe niż w krajach europejskich. Dla porównania, dzisiaj w kawiarni za kawę americano zapłaciłam 28 zł. Posiłki kosztują tak mniej więcej 55 zł, więc nie jest to kraj na pewno najtańszy. Wczoraj poszłam do supermarketu zrobić sobie jakieś takie, wiecie, mega basicowe zakupy typu owoce i tak dalej. I za kilka produktów zapłaciłam ponad 100 zł, co tylko potwierdza to, że ceny tutaj wcale nie są takie niskie. Wybrałam sobie już dobrą lokalizację na oglądanie tego pokazu wodnego. Więc teraz nic, tylko czekać. Powiem wam szczerze, że spodziewałam się czegoś bardziej widowiskowego. No muszę przyznać, że ten pokaz zdecydowanie nie należał do jakichś spektakularnych, jak sami widzieliście. A jego czas trwania to było zaledwie 6 minut. Myślę, że będąc tutaj w Riad, niekoniecznie trzeba na niego przyjechać. Myślałam, że to będzie takie wow, wiecie, z prawdziwego zdarzenia, ale się okazuje, że nie. No trudno. Chciałam wam jeszcze trochę opowiedzieć, jak to jest tutaj z tym dress code'em w Arabii Saudyjskiej. Otóż kilka lat temu zniesiono nakaz zasłaniania całego ciała. Mimo tego w większości miejsc i większość kobiet nadal przestrzega takiego dress code'u, gdzie, wiecie, włosy zasłonięte, abaja. Bardzo duża część tych kobiet, jak już wspomniałam, ma również zasłoniętą twarz. Natomiast jeżeli chodzi o turystów, to oni oczywiście nie muszą się tak ubierać. Ja kupiłam sobie abaję i w niej chodzę dlatego, żeby aż tak bardzo nie zwracać na siebie uwagę. Nie zwracać na siebie uwagi, ale jeżeli wy przyjedziecie do Arabii Saudyjskiej, to oczywiście nie ma konieczności, żebyście taką abaję sobie kupowali. Natomiast ja bardzo polecam, ponieważ jednak gdzieś tam ludzie patrzą mniej. No i co ważniejsze, pod tą abają można sobie założyć cokolwiek się chce. Ja mam na sobie krótki rękawek, mam na sobie krótkie spodenki i ta abaja też jest taka przewiewna, więc o tyle dobrze. No i pewnie zastanawiacie się, co Arabki mają pod spodem, że tak powiem. Otóż słuchajcie, w galeriach handlowych większość sklepów jest taka sama jak w Europie. Są tutaj, jest tutaj Zara, H&M i tak dalej, więc te kobiety ubierają się zupełnie normalnie. Pod tymi abajami mają krótkie spodenki, krótki rękawek, bardzo duża część z nich również ma piercingi, ma tatuaże, więc mimo tego, że poza domem nie pokazują tego swojego ciała, to nie znaczy, że one całe są takie pozakrywane, nawet wśród koleżanek czy wśród rodziny, tak absolutnie nie jest. Więc to mnie też troszeczkę zdziwiło, gdy poznałam tutaj dużo w sumie Arabek i większość z nich była taka poodsłaniana po zdjęciu tej abai. Kilka z nich miało, wiecie, kolczyki w pępku i taką krótką bluzkę, więc to tylko pokazuje to, na jakim dziwnym tak naprawdę etapie jeszcze tutaj to wszystko stoi. Nie widziałam żadnej Arabki, która na ulicy chodziłaby na przykład w krótkich spodenkach. Myślę, że za to, mimo że może nie miałaby jakichś kar, no to na pewno ludzie by patrzyli na nią bardzo, bardzo źle. Ja osobiście nie odważyłabym się pójść ulicami Arabii Saudyjskiej w krótkich spodenkach czy w spódniczce, ponieważ byłoby to bardzo, bardzo wyzywające i wy również absolutnie nie powinniście tego robić. Oczywiście kobiety. Faceci sobie chodzą jak chcą. Faceci noszą krótkie spodenki, krótki rękawek, nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Natomiast kobiety muszą się zasłaniać. Ja najbardziej polecam sobie kupić taką abaję i mieć pod nią po prostu krótkie spodenki, żeby chociaż trochę tej przewiewało, bo w innym przypadku trzeba mieć takie długie, szerokie spodnie bądź jakieś takie nie za obcisłe dżinsy, a jak wiecie, 44 stopnie to jest naprawdę bardzo gorąco i nie polecam tego absolutnie. Masala, Jamila! Jala. Thank you.
Jestem właśnie w miejscu, które się nazywa Boulevard World, o ile dobrze to wymawiam. I słuchajcie, jestem w szoku, że takie miejsce jest tutaj w Riad, w Arabii Saudyjskiej. Jest taki ogromny kompleks, gdzie jest mnóstwo budynków i każdy jest stylizowany w innej tematyce. Pokażę Wam za chwilkę niektóre z nich, ale naprawdę będąc w Riad, polecam Wam odwiedzić to miejsce, ponieważ jest naprawdę wyjątkowe i nudzić się tutaj nie będziecie na pewno. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego miejsca, jest fantastyczne. Jeżeli będziecie tutaj w Riad, no to koniecznie odwiedźcie, bo na chwilę obecną to jest, myślę, że moje ulubione miejsce. Wchodzi się tutaj zupełnie za darmo i możesz tu spędzić fantastyczny wieczór. Jest tutaj bardzo dużo restauracji, bardzo dużo atrakcji, więc na pewno nudzić się nie będziecie. Jestem bardzo ciekawa Twojej opinii na temat Arabii Saudyjskiej. Czy to jest to, czego się spodziewałeś? Daj znać w komentarzu, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!